Moi drodzy, witam Was serdecznie na portalu Wideotesty.pl. Ja jestem Dawid i dzisiaj Was zapraszam na bardzo krótki, ale moim zdaniem ciekawy test, który pewnie z wielu z Was z jednej strony pokaże zupełnie coś nowego, z drugiej strony przekona do pewnej technologii i jak widzicie mam tutaj laptop, natomiast nie on będzie przedmiotem testu, a coś takiego, słuchajcie. To jest film prywatyzujący od 3M też. Akurat ta jest wersja kolorystyczna czarna, natomiast są również wersje takie, powiedzmy, złote. I dzisiaj wykonamy sobie test, zobaczymy jak to działa. Zobaczycie troszeczkę bliżej sam filtr, a następnie powiem Wam, kiedy to może być przydatne, czy w ogóle może być przydatne. Na początek kilka słów o samym filtrze, jeżeli chodzi o jego budowę. Słuchajcie, to jest filtr przede wszystkim w kolorze czarnym, tak? Mamy tutaj dwie strony. Jedna jest błyszcząca, zobaczcie, tutaj bardzo ładnie wszystko ta odbija. Druga jest bardziej matowa. Zwróćcie uwagę na odbicie monitora, że jest zdecydowanie inne i to widać po prostu. Tak jak zorientować te strony na szybko, to mamy wycięcie, które pozwala nam na wkładanie i wykładanie tego filtra, więc bardzo szybko jesteśmy w stanie sobie zorientować, które strony tutaj są. Ten, tak jak podkreślam, on jest w kolorze czarnym, natomiast jest również dostępna wersja kolorystyczna złota. Co ważne, to nie jest filtr, który działa na takiej samej zasadzie, jak powiedzmy różnego rodzaju folie ochronne, które przyklejamy na monitor na stałe, ale jest to filtr, który możemy wielokrotnie wkładać, wykładać w zależności od potrzeb. Instalujemy go na takie przeźroczyste, bardzo mało widoczne elementy. Ja spróbuję to przyciemnić, co możliwe, że będzie widać. Najlepiej widzę, o, widać ten dolny. To są takie naklejki, ich jest kilka w zestawie. Możecie sobie w zależności od własnych potrzeb tutaj całe skonfigurować. Ja mam bardzo podstawowe, tylko trzy, które mi go przytrzymują. Przez to on troszeczkę bardziej odstaje. No ale w przypadku testów, kiedy ja go też dosyć często wkładałem i wykładałem, jest to przydatne. Co do instalacji samego filtra, jest ona bardzo prosta. Wystarczy całość po prostu włożyć. Akurat tutaj mam na boku dwie prowadnice i jeden na dole, żeby on nie spadał element. Natomiast on działa zarówno jeżeli chodzi, zobaczcie, tutaj jesteście już trochę pod kątem, więc część na przykład wykresu przykładowy, który mam włączony, widzicie, ale drugi już nie. On ograniczy nam pole widzenia do zaledwie 60 stopni i działa zarówno na tej powierzchni matowej, jak i zaraz się przekonacie, również na błyszczącej. Jak widzicie, na błyszczącej działa również, natomiast już to odbicie jest zdecydowanie mniejsze i widać po prostu więcej. Tak więc sobie zakładamy sam filtr. I jeszcze jedna bardzo ważna informacja. Te filtry polaryzacyjne, personalizacyjne czy personalizujące 3M są dostępne zarówno dla tabletów, smartfonów, no i oczywiście dla wyświetlaczy komputerów. Zarówno takich przenośnych laptopów, również tych z logo jabłuszka, ale także możecie sobie taki filtr zakupić do na przykład komputera stacjonarnego na zwykły wyświetlacz. Także te filtry prywatyzujące są dosyć uniwersalne. Teraz zasadnicza część tego testu, czyli sprawdzimy jak działa ten filtr i czy faktycznie działa. Jeżeli chodzi o tą prywatyzację, no to chodzi o to przede wszystkim, żeby obraz wyświetlany na monitorze był widoczny tylko dla nas, a nie dla żadnych wstępów, które będą się działy z boku, tak? Osób postronnych, którym nie chcemy pokazać tego, co robimy, czym się aktualnie zajmujemy. Ja w tym momencie umieściłem aparat, którym dla Was recenzję nagrywam, nie do, idealnie na wprost monitora, ponieważ ten jest troszeczkę pochylony, a wysokość jest taka, jakbym po prostu siedział przy tym komputerze. Także tak byście widzieli, gdybyście siedzieli przed tym laptopem, obraz z użyciem tego filtra. Od razu pokażę Wam, co jeżeli chodzi o zmianę kolorów. Oczywiście filtr nie pozostaje bez wpływu na kolory, ponieważ zobaczcie, kolory bez tego filtra są bardziej żywe i obraz cały jest jaśniejszy, także ten filtr nam tutaj dodatkowo powoduje tutaj zmniejszenie tej jasności obrazu. Tu chyba go dobrze nie włożyłem, dokładnie, tu go dobrze nie włożyłem, także muszę go jeszcze raz wyjąć i poprawić. Natomiast jest całkowicie ciemno. Dlaczego? Ponieważ oczywiście obraz będzie najlepiej widoczny dla wszystkich, jeżeli będzie ciemno, a podświetlanie najjaśniejsze. Jeżeli będzie jaśniej, zapalę za chwilę światło, to zobaczycie, że ten filtr będzie działał jeszcze lepiej. Tak więc to są dla niego najbardziej hardkorowe warunki, jakie mogą być. Teraz przemieszczamy się obojętnie, czy to strona będzie prawa czy lewa. Pójdziemy sobie w lewą, bo tam się nie pozabijam, na nic nie wpadnę. I sprawdzimy, jak zmienia się obraz. W tym momencie jeszcze coś tam widać, że widzicie. No teraz już praktycznie nie jesteście w stanie odczytać tego, co jest na wyświetlaczu.
bo praktycznie cały obraz jest czarny. Jak pójdę jeszcze dosłownie, zrobię kawałeczek w bok, o, no to już nie widzicie kompletnie nic. Kąt myślę, że jest ten właśnie taki około 60 kilku stopni w tym momencie, 60 stopni pewnie jest gdzieś teraz. Tak więc naprawdę osoba, która już siedzi obok Was, to już nie musi być trzecia, czwarta osoba, ale wystarczy ktoś zaraz obok, nawet jak jesteście ściśnięci gdzieś jak sardynki, no to nie będzie widział wszystkiego na tym filtrze, tak? O matko, i bym się o kabel zabił, ale teraz chcę Wam pokazać, że on w drugą stronę również działa. No i zobaczcie, idziemy sobie w drugą stronę, tutaj również nic praktycznie nie widzicie. Teraz zapalę lampę, zapalę oświetlenie, uwaga, będzie szok. Zrobimy normalną jasność. Teraz widzicie, bardzo jasny jest ten ekran, dlatego że rozjaśniłem cały obraz również w kamerze. Włączymy sobie, wyłączymy wygaszacz. No i słuchajcie, przechodzimy jeszcze raz, tym razem przy takim dosyć mocnym oświetleniu. I to, o czym mówiłem, w przypadku takiego dobrego światła, on działa jeszcze lepiej. Zobaczcie, jesteśmy teraz całkowicie z boku i praktycznie nie... O Jezu, no znowu mi się zabił. I praktycznie nic nie widać. Jedynie tutaj macie niewielkie wycięcie i to świadczy o tym, że ja tego monitora w żaden sposób nie wyłączyłem. Zobaczmy, jak będzie teraz wyglądało to bez filtra. Fajne, co nie? No i czas na podsumowanie tego tak naprawdę bardzo krótkiego testu. Pewnie podsumowanie będzie dłuższe niż sam test. Jak wiecie, coraz większą uwagę zwraca się zresztą już od jakiegoś czasu, dłuższego czasu, na kąty widzenia monitora. Oczywiście im lepsze te kąty, tym lepiej, bo jeżeli chcemy używać czy to monitora w laptopie, netbooku, tablecie, telefonie i innych różnego rodzaju wyświetlaczach, jako takiego też centrum multimedialnego, zobaczyć sobie jakiś film od czasu do czasu, pokazać jakiś film czy zdjęcia znajomym, rodzinie, w szerszym gronie, no to wtedy oczywiście te kąty są niezbędne, ponieważ osoba przykładowo piąta po mojej prawej czy piąta po mojej lewej już by nic nie widziała, chodzi o to, żeby to pokazać wszystkim. Natomiast są takie sytuacje, kiedy nie chcemy tego pokazać nikomu poza nami. Przykładowo udajemy się w delegację, w jakąś podróż służbową, jedziemy pociągiem, tak, komunikacja publiczna, i pracujemy w tym samym czasie nad na przykład, nie wiem, wynikami finansowymi naszej firmy, czy może przeglądamy sobie jakieś prywatne zdjęcie. Nie chcemy, żeby ktoś nam zaglądając przez ramię widział, co my po prostu robimy. I w tym momencie taki filtr tak naprawdę jest zbawienny. On nie jest przymocowany na stałe, dlatego wystarczy go włożyć, wyłożyć w zależności od tego, jakie mamy potrzeby. I w jednej chwili dosłownie możemy po prostu uciąć obraz wszystkim gapowiczom, wszystkim osób, które lubią gdzieś tam za ramię komuś zaglądać, bo po prostu nie będą widziały na tym wyświetlaczu nic. Moi drodzy, moim zdaniem takie rozwiązanie jest naprawdę dobrym rozwiązaniem, no natomiast no, nie oszukujmy się, ale też dla osób, które mają takie konkretne wymagania, konkretne oczekiwania. Co ważne, to o czym wspominałem, on jest również dostępny na urządzenia mobilne, takie jak smartfony czy tablety. Bardzo ważne jest dopasowanie go do wyświetlacza, czy w przypadku na przykład tabletów lub telefonu do konkretnego modelu. Natomiast producent ma to, ja patrzyłem ofertę na tyle szeroką, że praktycznie do każdego współczesnego telefonu taki filtr również jest. Jedna ważna rzecz. To nie jest filtr, to nie jest jakaś zwykła folia ochronna, taką jaką możecie kupić w komisie, którą przyklejacie na wasz wyświetlacz, który ma zadanie chronić go przed zadrapaniami. On ma za zadanie, tak jak jego nazwa tutaj wskazuje, prywatyzować wam ten obraz. Moi drodzy, to by było na tyle. Ja wam dziękuję za uwagę. Myślę, że rzecz bardzo ciekawa, pewnie nawet niewiele z was, czy niewielu z was wiedziało, że coś takiego istnieje i jak to można wykorzystać i gdzie to można wykorzystać. Tak więc ja zapraszam was również na stronę naszego portalu, gdzie znajdziecie również zdjęcia pod różnymi kątami, jak to wygląda. A w tym wideo to jest na tyle. Zapraszam was na następne.